Cześć, witam Was na kanale Tylko Fotografia. Dziś nietypowo zajmiemy się dźwiękiem. A dlaczego mam taki szeroki uśmiech na ustach? Ponieważ nagrywam ten film dosłownie drugi raz. Za pierwszym razem zapomniałem wcisnąć rekord właśnie w oprogramowaniu, które nagrywa dźwięk. No cóż, tak się może zdarzyć. Trudno, nagram to jeszcze raz od początku. Dobra, kochani, jak doskonale wiecie, wszystkie filmy, które do tej pory, do przedostatniego były nagrywane na tym kanale, jakość dźwięku miały raczej bardzo kiepską. W związku z czym postanowiłem to zmienić i postanowiłem zakupić sobie odpowiedni do tego mikrofon. Wybór padł na Rode NT USB Mini. Taki oto mikrofon, jak widzicie teraz dokładnie na Waszych ekranach. Ale zanim przejdziemy do konkretów, no to spróbuję Wam odpowiedzieć na kilka pytań, w jaki sposób w ogóle podejść do zakupu takiego mikrofonu i w jaki sposób taki mikrofon sobie odpowiedni wybrać. Kochani, sprawa jest bardzo prosta. Bardzo prosta, oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Musicie kupić mikrofon, który będzie dosyć głośno nagrywał Wasz głos. Dobrze, jak do tego podejść? No nie ma takiego parametru. Pójdziecie sobie do sklepu i powiecie, ja bym chciała mikrofon, który będzie głośno nagrywał mój głos. No nie ma takiego parametru, który jakoś tak bardzo fajnie określa tą liczbę głośności, czy stopień głośności, czy głośność ogólnie, i który jest stricte przypisany do mikrofonu. Dobra, a jak to wygląda tak powiedzmy w praktyce? No w praktyce wygląda tak, że jeżeli chcecie nagrywać głośno, no to musicie być jak najbliżej mikrofonu. Ja osobiście ten mikrofon mam teraz tak dosyć blisko, mniej więcej to będzie 10-15 cm od moich ust, w związku z czym zakładam, że wszystko będzie nagrane dosyć dobrze. A jeżeli chodzi o sam, że tak powiem, techniczny aspekt, no to istnieje taki parametr, powiedziałem przed chwilą, że nie istnieje, jeżeli chodzi o głośność, ale istnieje coś takiego jak charakterystyka. Ten mikrofon posiada charakterystykę kardioidalną, zwaną również po polsku charakterystyką nerkową. O co tutaj dokładnie chodzi? Teraz Wam tutaj wrzucę to na ekran. Jest to jakby taki płaski przekrój tej charakterystyki. W praktyce ona by musiała wyglądać mniej więcej tak, jak wygląda taki, powiedzmy, bardzo symetryczny pomidor, tak, z tym takim wcięciem w środku. I tutaj o co dokładnie chodzi? Jeżeli wy znajdziecie się w środku tego zaznaczonego obszaru, to wasz głos będzie dobrze rejestrowany. Natomiast jeżeli znajdziecie się gdziekolwiek na zewnątrz, to już ten głos będzie rejestrowany coraz słabiej, a im bardziej będziecie się oddalać od waszego mikrofonu, a to tutaj ten głos już praktycznie będzie zanikał. I co jest bardzo jeszcze istotne, tutaj od spodu, czyli tam, gdzie jest ten taki uchwyt mikrofonowy, widzicie, że ta charakterystyka, tak powiedzmy, wchodzi do środka. Czy to oznacza, że jeżeli będziecie mówić więcej w tym miejscu, dźwięk nie zarejestruje się w ogóle? Nie, absolutnie nie. Chodzi tutaj o to, że ten dźwięk w warunkach laboratoryjnych faktycznie może być nierejestrowalny, natomiast jeżeli wy będziecie mówili, no to siłą rzeczy ten dźwięk się rozchodzi, odbija od różnych powierzchni i wraca do tego mikrofonu, w związku z czym on będzie rejestrowany, ale będzie rejestrowany dużo ciszej. Dobrze, a dlaczego powinniście zwrócić na to uwagę? Dlatego, że w przypadku, kiedy kupujecie tak, powiedzmy, w takim normalnym sklepie z elektroniką mikrofon, no to 90% mikrofonów tego typu będzie posiadało najprawdopodobniej taką charakterystykę kardioidalną bądź superkardioidalną, no i w tym momencie raczej wtopy tutaj nie będzie. Natomiast jeżeli kupowalibyście przez internet i chcielibyście wydać dosyć spore pieniądze, to musicie zwrócić na to uwagę tylko i wyłącznie z jednego prostego względu. Możecie kupić mikrofon, który będzie na przykład posiadał charakterystykę omnipolarną, który, ja nie wiem, nie znam się dokładnie na tym, ale powiedzmy będzie przeznaczony do nagrywania partii smyczkowych, partii fortepianowych, coś takiego, będzie stricte przeznaczony do nagrywania jakiegoś instrumentu. W związku z czym tak, wasz głos będzie nagrywany bardzo dobrze, ale wszystko dookoła, wszystkie rzeczy dookoła również będą bardzo dobrze nagrywane. Wszelkie szumy i tak dalej. A pamiętajmy, że my nie jesteśmy na sali koncertowej, my jesteśmy w domu, macie tu włączony jakiś wentylator, coś takiego i to również będzie bardzo mocno rejestrowane. Dobra, to teraz jak już jesteśmy przy tego typu rzeczach, to druga rzecz. Druga rzecz jest następująca. Szumy. No szumy oczywiście kojarzą Wam się z włączonym wiatrakiem, tak jak powiedziałem przed chwilą, z szumem drzew, tak jak możecie teraz może słyszeć to za moim oknem, ponieważ jest tak okropnie gorąco, że niestety muszę nagrywać przy otwartych oknach. Gdzieś tam samochody przejeżdżają, coś szumi. No i siłą rzeczy odpowiedziałem tutaj na to pytanie, jak zredukować te szumy. No po prostu wystarczy zamknąć okno, wyłączyć wentylator, wyłączyć klimatyzację, jeżeli nagrywacie w pokoju klimatyzowanym. No i to jest taka prostsza rzecz, jeżeli chodzi o szumy. No i druga rzecz, która jest dosyć
nieciekawa, jeżeli chodzi o szumy, to są tak zwane szumy toru audio. Generalnie sprawa wygląda w taki sposób. Cały ten analogowy mikrofon, no jest siłą rzeczy wykonany z elementów analogowych, z elektroniki analogowej. Ta elektronika analogowa nie jest w żaden sposób doskonała, ona nie jest wykonana w sposób taki, jak są wykonywane komputery, super cyfrowo, wszystko jest idealnie dopasowane, tylko tutaj mogą się właśnie zdarzyć komponenty, które szumią. Może się zdarzyć na przykład, że gdzieś jakiś sprzęt, który sąsiad ma za ścianą, wy nawet nie wiecie, że on tam jest, wy nawet nie słyszycie, on może generować jakieś dodatkowe pole magnetyczne, które będzie wywoływało szumy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym musicie zwrócić uwagę na kolejny parametr, parametr, który się nazywa SNR, jest to Signal Noise Ratio, czyli stosunek sygnału do szumu. W przypadku tego mikrofonu, tutaj nie znalazłem tego na stronie producenta, znalazłem to na jakiejś innej zupełnie stronie, stosunek sygnału do szumu wynosi chyba 84 albo 94 dB. Nie jestem w stanie znaleźć na chwilę obecną tej strony, jeżeli znajdę ją w czasie montażu tego filmu, to oczywiście wrzucę Wam ten konkretny parametr, tą konkretną wartość tego parametru. Dobra, kochani, a teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego do tej pory filmy, które ja nagrywałem, brzmiały tak kiepsko. Tu mamy taki standardowy sobie zestaw, powiedzmy, youtubera, czyli mikrofon Rode, oczywiście podpięty do aparatu. No i w tym momencie, jeżeli standardowy youtuber tak nagrywa, właśnie takim zestawem, to zazwyczaj nagrywa na dosyć szerokim kącie, między powiedzmy 18 a 35 mm. Ja niestety nie byłem w stanie sobie pozwolić na nagrywanie tego typu rzeczy, mniej więcej ze względu na tło, które jest za mną, i zdecydowałem się na nagrywanie na ogniskowych 50 do 60 mm, w zależności, powiedzmy, jak ustawię sobie ten aparat. I w tym momencie mój głos jest dosyć mocno, źródło dźwięku, moje usta są dosyć mocno oddalone od mikrofonu. No i w tym momencie dochodzi tutaj ten właśnie nieszczęsny szum i wszystko, co jest po drodze. I to, co Wam powiedziałem właśnie w pierwszym punkcie, że jeżeli chcemy nagrywać dobry, klarowny dźwięk, no to musimy jak najbliżej zbliżyć się do mikrofonu. No niestety, ja wybrałem sobie takie nagrywanie na takich dosyć długich ogniskowych, w związku z czym muszę mieć ten mikrofon bliżej i osobiście mam go teraz tutaj, w tym miejscu jest dokładnie, jest to, tak jak wspomniałem chyba wcześniej, około 10 do 15 cm. I jest to taka nominalna charakterystyka, którą podaje producent, czyli 10 do 15 cm mikrofon powinien znajdować się od ust czy od źródła dźwięku, ponieważ ten mikrofon służy również do nagrywania na przykład partii tam gitarowych i różnych tego typu instrumentów, które nie są instrumentami, powiedzmy, zbyt wielkimi, jak na przykład fortepian. Dałoby się również nagrać, ale to zostawiam oczywiście akustykom, dźwiękowcom i tak dalej. Oni są od tego specjalistami. Jeżeli chcecie tutaj pogłębić właśnie swoją wiedzę w tym temacie, to zgłoście się albo odwiedźcie odpowiednie strony, które są temu poświęcone. Dobra, kochani, to teraz już przejdźmy może do takich konkretów, czyli jak to właściwie wygląda z tym mikrofonem. Mikrofon posiada wyjście typu USB-C, czyli możemy go tylko i wyłącznie podłączyć do komputera. Dlaczego tak akurat wybrałem? Dlaczego nie możemy go podłączyć do aparatu? Dlatego, że tutaj akurat Wam pokażę znowu ten mój zestaw, tak? Tutaj muszę sobie popatrzeć troszkę w podgląd. Gdybym chciał, mógłbym użyć na przykład tego mikrofonu, który byłby w takiej odległości od ust i na przykład znajdował się nieco poza kadrem. Również niektórzy youtuberzy tak nagrywają. No i w tym wypadku musiałbym dokupić odpowiednią przejściówkę przedłużacz, który przedłużałby ten właśnie kabel mikrofonowy aż do aparatu, który znajduje się tutaj przed Wami. W związku z czym wracamy do tego stosunku sygnału do szumu. No i w tej sytuacji ja spowodowałbym, że ten przedłużacz mógłby w niektórych skrajnych przypadkach być taką swoistą anteną, która zbierałaby jeszcze wszelkie jakieś elektromagnetyczne, elektroniczne zakłócenia i te zakłócenia po prostu by się ładnie, elegancko nagrywały razem z tym dźwiękiem, dokładnie z tym, co ja mówię. Dlatego lepszy jest w moim wypadku ten kabel USB typu C. No i w związku z tym pozbywam się jednego dodatkowego problemu. Wszystko jest zawarte, cały przetwornik analogowo-cyfrowy jest zawarty tutaj w mikrofonie i tylko i wyłącznie dzięki temu jestem w stanie tutaj sobie fajnie i bezproblemowo, mam nadzieję, nagrać. Dobra, to teraz idźmy dalej. Właśnie jak ten przetwornik, jak to jest wszystko zorganizowane. Przetwornik, jego rozdzielczość i częstotliwość próbkowania to jest 24 bity na 48
kHz. Rozdzielczość 24 bity, 48 kHz, to jest ta częstotliwość właśnie próbkowania dźwięku. Wejściowy poziom ciśnienia akustycznego to jest 127 dB dla tego mikrofonu. I teraz nie wiem, czy kojarzycie, ale na przykład startujący samolot bardzo często się podaje, że posiada 140 chyba decybeli czy 150 decybeli głośność, startujący oczywiście odrzutowiec. I teraz, jeżeli nagrywalibyście właśnie źródło dźwięku, które ma poniżej tych 121 dB, 120 dB maksymalnie, to nagracie dźwięk czysto, bez żadnych dystorsji, bez tego typu rzeczy. Natomiast, jeżeli będziecie nagrywali dźwięk właśnie na przykład startującego odrzutowca, to nigdy nie będzie nagrany czysto, zawsze będą dodatkowe jakieś problemy z tym dźwiękiem, jakieś dystorsje i tego typu dodatkowe rzeczy, na które Wy już absolutnie nie macie wpływu. Także 127 dB jest to bardzo duża głośność, czyli moglibyście go użyć teoretycznie do nagrywania dźwięku na koncercie, ale wiadomo, że lepiej tego nie robić, lepiej go stosować, ponieważ jest to mikrofon przeznaczony tylko i wyłącznie do nagrywania dźwięku typu podcastowego, jeżeli tak mogę powiedzieć, YouTube'owego, czyli raczej go nagrywać do mowy lub, tak jak wspomniałem wcześniej, do jakichś takich instrumentów, które nie są jakoś mega głośne. Mikrofon ma również wbudowany filtr pop. Tutaj, jak producent bardzo fajnie to zaznaczył, jest to wbudowany filtr do redukcji takich efektów dźwiękowych wybuchowych. Chodzi generalnie o to, że niektórzy mają taką manierę w mówieniu, że co jakiś czas robią takie pff, czy coś takiego, jak jakiś taki dodatkowy, powiedzmy, silny wiatr wypada z ust. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Nie jestem, tak jak wspomniałem, akustykiem, dźwiękowcem. Natomiast ten mikrofon ma wbudowany filtr, który przed tym chroni. Jeżeli widzieliście na przykład jakieś nagrania telewizyjne z rozgłośni radiowych, to tego typu filtry wyglądają zazwyczaj w taki sposób, że są to takie siateczki rozwinięte, zazwyczaj okrągłe, które znajdują się przed ustami, a samym mikrofonem. Ten mikrofon ma to wbudowane, czyli nie ma żadnych problemów. I teraz, co ciekawego, jeszcze dowiedziałem się na temat właśnie tego filtru pop. Filtr pop służy również do tego, stanowi on ochronę przed płynami, przed dosłownie pluciem. No, nie będzie mnie tu ściemniać. I teraz na jednym, tylko na jednym filmie, który przeglądałem sobie na YouTubie, przygotowując się do tego filmu i przygotowując się do zakupu samego tego mikrofonu, zbierając jakieś materiały, to dowiedziałem się, że właśnie przetworniki pojemnościowe, a w taki przetwornik jest wyposażony ten właśnie mikrofon, są bardzo nieodporne na płyn. W związku z czym zawsze filtr pop, oczywiście ten mikrofon ma go wbudowany, więc nie musicie dokupować jakiegoś ekstra, ale co ciekawe zaznaczył tam autor tego filmu, że powinniście ten mikrofon przechowywać w suchym miejscu i najlepiej spakować go w coś i po prostu powrzucać tam te takie małe saszetki, które zawierają te żelki takie, które pochłaniają wilgoć. Jest to bardzo cenna uwaga moim zdaniem, praktycznie nic nie kosztuje, no zorganizowanie sobie jakiejś saszetki, tych takich małych saszetek to będzie pochłaniających wilgoć, to będzie kwestia kilkudziesięciu złotych, natomiast dzięki temu może wydłuży Wam się żywotność tego mikrofonu. Nie widzę tutaj żadnego problemu, aby tego nie robić, a moim zdaniem informacja bardzo jest istotna. Dobrze, mikrofon jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem Rode Connect. Oprogramowanie Rode Connect służy do streamowania dźwięku, do robienia podcastów, do nagrywania tego dźwięku. I to oprogramowanie obsługuje do 4 tego typu mikrofonów, czyli możecie sobie zaprosić na przykład Wy plus 3 gości i nagrywać sobie wspólnie jakiś podcast, nagrywać sobie cokolwiek razem. Do tego istnieje zestaw jeszcze takich specjalnych kapselków na te mikrofony różnokolorowych, które w tym programie później możecie zaznaczyć sobie, jaki kapselek posiada jaki mikrofon, no i ten powiedzmy producent dźwięku, tak to profesjonalnie nazwijmy, bardzo często oczywiście Wy, będzie sobie w stanie zobaczyć, jaki konkretny mikrofon, jaki kolor posiada dana osoba, czyli który to jest suwaczek na przykład od głośności w tym oprogramowaniu Rode Connect. Bardzo ciekawa informacja jest następna, jeżeli chodzi o to oprogramowanie i tutaj albo jest to źle przetłumaczone, albo jest jakieś takie celowe, powiedzmy, wprowadzenie w błąd przez producenta. Mianowicie ten mikrofon posiada według producenta wbudowane cyfrowe przetwarzanie sygnału, bramka szumów, kompresor, Apex Aural Exciter i Big Bottom. I teraz jest tu dopisane, że jest to dostęp przez Rode Connect. I teraz pytanie moje brzmi następująco. Czy ten mikrofon faktycznie posiada wbudowane i to działa na stałe
te właśnie elementy, czyli bramka szumów, kompresor i tak dalej, czy jest to zawarte w tym oprogramowaniu i tylko to oprogramowanie potrafi wykorzystać, a co za tym idzie, właściwie każde inne, które wykryje Wam ten mikrofon, potrafi wykorzystać właśnie tego typu redukcję szumów. Mikrofon jest wyposażony w taki specjalny uchwyt obrotowy, który teraz widzicie na ekranie, taki widełkowy, i w ten widełki ten mikrofon jest zamontowany na stałe. Nie jesteście go w stanie z tego wyjąć. Obracają się one po prostu, czy tam mikrofon w nich się obraca o 360 stopni, pełna dowolność. Służy to mniej więcej do tego, że w momencie, kiedy jesteście zainteresowani zakupem na przykład statywu mikrofonowego, jesteście w stanie ten mikrofon podpiąć sobie po prostu do góry nogami, a on dalej będzie w pozycji takiej, jak przewidział producent, czyli tej poprawnej, po prostu same widełki przeginacie o te 180 stopni. OK, i do tego jeszcze jest w zestawie specjalna taka przejściówka w postaci takiej nakrętki, którą dokręcamy sobie od spodu, i ta nakrętka to jest nic innego jak taka zwykła po prostu przejściówka właśnie do statywów mikrofonowych. Dodatkowo, o czym nie wspomniałem wcześniej, w zestawie znajduje się jeszcze kabel USB-C do USB-A, czyli jesteście w stanie to podpiąć do dowolnego komputera. Nie ma kabla USB-C, USB-C. Niestety nie wiem, dlaczego akurat producent zdecydował się na taki krok. Natomiast ja korzystam z kabla, który był dołączony do mojego MacBooka do ładowarki. Nie ma tutaj żadnego większego znaczenia. Wszystko jest OK, wszystko nagrywa się poprawnie. Mikrofon posiada również wyjście słuchawkowe oraz specjalną regulację głośności tego wyjścia słuchawkowego. I już wytłumaczę Wam, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że jeżeli słuchalibyście własnego głosu przez wyjście na przykład, które znajduje się w laptopie, to będziecie go słuchali z pewnym opóźnieniem, które może dochodzić tam do kilkuset milisekund. I teraz bardzo głupio się po prostu słucha własnego głosu, który jest tak dosyć mocno opóźniony, natomiast to wyjście słuchawkowe jest pozbawione jakiegokolwiek opóźnienia i możecie sobie na przykład nagrywać i od razu słyszycie siebie tak, jak mówicie. Z przodu znajduje się pokrętło do regulacji głośności właśnie tego wyjścia słuchawkowego. W żaden sposób nie jesteście w stanie regulować za pomocą tego pokrętła głośności nagrywania tego mikrofonu. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Konstrukcja. Konstrukcja jest ze stali i wzmocnionej żywicy nylonowej. Mikrofon waży około 0,5 kg i ten mikrofon jest wykonany naprawdę solidnie. To jest 535 albo 545 gram, które bardzo sprawiają wrażenie naprawdę takiego mikrofonu do samoobrony i nie bałbym się w przypadku, gdyby ktoś mnie zaatakował, bronić się tym mikrofonem. Nawet nie wierzę w to, że on by się w jakikolwiek sposób rozleciał. Jedyne co tutaj jest taka z przodu właśnie, co wspomniałem, że są dodatkowe te dekielki, które można kupić w różnych kolorach, to tylko i wyłącznie ta część, ona tak delikatnie się trzęsie, ale to, no wiadomo, w momencie, kiedy to dotkniemy. Także nie ma tutaj żadnego większego znaczenia w przypadku, jeżeli używamy ten mikrofon dokładnie tak, jak ja teraz, czyli w ogóle go nie dotykamy. I mikrofon posiada oczywiście podstawę taką magnetyczną, biurkową, dzięki której bardzo łatwo jesteście w stanie ten mikrofon zdemontować, chociaż tak szczerze mówiąc zastanawiam się teraz właściwie, po co mielibyście szybko demontować ten mikrofon. No i ta podstawka oczywiście chroni przed wszystkimi tutaj uderzeniami w biurko, w stół, czyli jeszcze dodatkowo pochłania energię właśnie tego typu uderzeń. Dobrze, czy o czymś jeszcze powinienem Wam tutaj powiedzieć? To już jest, moi kochani, wszystko. Dosyć długi film, ale mam nadzieję, że ci z Was, którzy będą chcieli kupić mikrofon, dzięki temu pogłębią nieco z Waszą wiedzę, a może nawet pójdą trochę dalej w tym temacie. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że żyjemy teraz w czasach, kiedy wbrew pozorom bardzo dużo z Was potrzebuje dobrego mikrofonu, ponieważ spotkania online, spotkania przez Teamsy, przez Zooma, przez Google Meet, także bardzo wiele osób, które teoretycznie nigdy by się tym tematem nie zainteresowało, obecnie potrzebuje zakupić bardzo dobrej jakości mikrofon. Ja ten mikrofon polecam. Jego budowa jest, tutaj jest wszystko bardzo fajnie przemyślane, wszystko jest super. Natomiast jakość dźwięku, no Wy słyszycie. Jeżeli to Wam się podoba, no to macie już tutaj problem z głową, jeżeli chodzi o wybór. Jeżeli nie, no to musicie po prostu poszukać takiego mikrofonu, który będzie Wam odpowiadał właśnie pod kątem rejestrowalnego dźwięku.
Dobrze, kochani, i to już naprawdę wszystko, już Wam nie męczę tymi opowieściami na temat mikrofonu. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuka w górę oraz nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. A w przyszłym filmie, w następnym, który się ukaże, to będziemy już typowo zajmowali się fotografią. To już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.